Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, ale to tak naprawdę nie ma dużego wpływu, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o evencie Black Friday, który będzie już w najbliższy weekend, to jest od piątku do niedzieli tak naprawdę. Powiem wam, co będzie się działo przez ten weekend, jakie będą eventy włączone, co generalnie przynosi ten cały Black Friday, no i jak się do niego przygotować, bo myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, to takie dwie najważniejsze rzeczy. Teraz zjedźcie w dół, zostawcie tego kciuczka, będzie mi bardzo, bardzo miło. I jeszcze możecie wbić na Discorda i na Twitcha, linki są w opisie tego filmu, linki są w przypiętym komentarzu. Zapraszam serdecznie. Troszeczkę jestem jeszcze przeziębiony, jak pewnie słychać, więc z góry przepraszam za ten taki głos zachrypiały, no ale na to nie mam wpływu, a mimo to już pytaliście mnie na przykład wczoraj na Discordzie, jedna osoba pytała, czy tam przedwczoraj, kiedy będzie film odnośnie tego Black Friday w gierce, więc no po prostu wypada to nagrać, także okej, możemy powolutku zaczynać. No i co, weekend Black Fridayowy nazwijmy to, będzie oczywiście od piątku do niedzieli i będą tam włączone następujące eventy, to już nie podali nam tego w informacji polskiej ani angielskiej, natomiast na niemieckim forum zostało to już podane, no i zresztą to widać na tej grafice, tą grafikę już pewnie mogliście widzieć, bo ja już nagrywałem kiedyś na ten temat film, ale to było w ramach takiego przecieku. Teraz okazało się, że ten przeciek jednak będzie prawdziwy. Więc jak widzicie na górze, po pierwsze mamy Black Friday'ową ikonkę, czyli to co mamy teraz opisane na tej grafice. Druga od lewej to jest no te takie toalety, po prostu event związany z toaletą, gdzie dostajemy dwa razy więcej many za każdy wrzucony itemek. Trzecia ikonka to są pety, więc będzie event petów. To akurat spoko, dla mnie jest bardzo satysfakcjonujące, fajne jest to karmienie 9 razy, a zresztą ten event jest dość rzadko, jak pewnie zauważyliście. No i kolejna ikonka to jest po prostu weekend epicki, event epicki w zasadzie, gdzie po prostu możemy wymienić swoje EQ tutaj w zbrojowni, czy też gabinecie magii. No i największym zaskoczeniem, co już o tym mówiłem w sobotnim filmie, gdzie właśnie wymienialiśmy sobie te gemiki na innych kontach, największym zaskoczeniem jest to, że nie ma eventu twierdzy. Co za tym idzie, jak będziemy dropić, jak sami widzicie, tylko te czarne albo legendarne itemy i legendarne itemy, gemiki, przepraszam, no to będą leciały nam różne rozmiary, czyli nie będą to same duże gemy, ale będą również małe i średnie, co jest moim zdaniem, no szkoda, że to tak zostało zrobione, że nie połączyli tego Black Friday właśnie z eventem twierdzy, bo jednak wydaje mi się, że byłoby to przyjemniejsze. No a teraz jak ktoś chce sobie właśnie wykopać same duże pomarańczowe gemy, no to naprawdę myślę, że będzie ciężko. Zresztą nawet same duże czarne to już nie będzie wcale takie proste. No i właśnie jeżeli chodzi stricte o ten event Black Friday, no to jak widzicie jest on połączony z takimi trzema eventami. Myślę, że najwięcej tutaj zyska S40, jeżeli o nas chodzi, czyli nasz zabójca na S40, bo nie dość, że założymy same, no nie wiem, czarne albo pomarańczowe gemy, jeszcze zobaczymy, no to jeszcze się przebierzemy, więc jak na taki nowy serwer to jest spoko, natomiast na starych serwerach, no to myślę, że jednak bardziej opłacalne było po prostu wymienić sobie te gemiki podczas eventu twierdzy, bo myślę, że wyszło to nawet taniej, jeżeli komuś zależy na tym, żeby ubrać same duże te gemy. No bo teraz właśnie przechodzimy do tego, co zawiera ten Black Friday. Pierwsza kropeczka to jest tylko i wyłącznie czarne oraz legendarne itemy w kopalni klejnotów. No i właśnie, tutaj sprawa wygląda tak, że nie wiemy dokładnie, jakie to będą szanse, no ale wydaje mi się, że jednak na czarne gemy będzie o wiele większa szansa, aniżeli na legendarne. Co za tym idzie, no powiem wam szczerze, że zobaczymy, nie? Zobaczymy, wydaje mi się, że jednak łatwiej będzie o wiele się ubrać w te czarne niż legendarne, no bo gdyby była szansa taka sama, to raczej wszyscy wybieraliby po prostu legendarne gemy, co raczej się mija z celem. No i dużo osób mnie pyta, co trzeba, jaki trzeba poziom kopalni mieć, żeby te legendarne gemy dropić, albo coś tam. No generalnie wymóg, jeżeli chodzi o te legendarne gemy, to jest posiadanie przynajmniej jednego tutaj itemku legendarnego, które dropią z legendarnego lochu, więc na przykład na S40 nie mam jeszcze żadnego, bo jeszcze żadnego tu nie było legendarnego lochu otwartego, no ale właśnie ten event z tego co rozumiem jest wyjątkiem, bo nawet nie mając żadnego legendarnego itemku będziemy mogli te legendarne gemy sobie dropnąć, więc no na tym to polega, nie? Tak samo
Rok temu na przykład jak był Czarny Piątek, to tutaj nawet nie mając żadnej 15 salki w gildii, mogliśmy sobie dropnąć właśnie czarne gemy i leciały tylko czarne gemy. Więc tutaj jeżeli chodzi o poziom kopalni, to z tego co wiem nie ma żadnego wymogu. Możesz mieć nawet na pierwszym poziomie, tak mi się wydaje. No a na pewno minimum na 10, nie? Że w sensie no wyższego niż 10 nie trzeba mieć. To jakby wydaje mi się, że logiczne. No i okej, okay, tak to po prostu wygląda, więc to jest pierwsza kropeczka. No tak jak mówię, S40 tutaj najwięcej zyska, każda inna moja postać raczej tutaj dłużej powiedzmy jakieś tam z korzyści z tego eventu mieć nie będzie, bo tak jak mówię, no wszystkie gemiki wymieniliśmy podczas tego eventu twierdzy, który był. I teraz kolejna kropka, to jest plus 20% więcej grzybów z paczek z tych wartości takich bazowych. No i właśnie, o co tutaj chodzi? To jest taka troszeczkę zagadka, można by powiedzieć, dlatego że tak, jak wiemy, są te paczki specjalne, które zawierają tam dusze, które zawierają kryształy do kowala i inne przedmioty. No i tutaj chodzi o to, że po prostu jeżeli będziemy chcieli kupić takową paczkę, to będziemy mieć w tej wartości bazowej, czyli na przykład 3000 grzybów, tylko 20% więcej. Ja też myślałem, że może to chodzić o te grzybki, które pochodzą z tej paczki, czyli tam bodajże przy tych droższych paczkach to jest 250 grzybów dodatkowych, no ale nie wiem, to jest akurat zagadka. No bo jeżeli ktoś będzie chciał sobie kupić właśnie, czeka specjalnie na event, żeby sobie kupić takową paczkę, czeka specjalnie na promocję, no to jednak zamiast tych, bo tutaj już możecie widzieć trzecią kropkę, zamiast tych 33%, no to dostanie 20%. No i tutaj przechodzimy teraz płynnie do trzeciej kropki, która jest najbardziej istotna moim zdaniem, no bo teraz mamy ze wszystkich ofert, pozostałych ofert u grzybiarza, czyli tu po prostu chodzi o te zwykłe oferty powiedzmy, dostaniemy 33% więcej grzybów, czyli nie 20 jak to miało zawsze miejsce, a 33% więcej, czyli tutaj prosta matematyka, jeżeli za 400 mamy 3000 grzybów, no to podczas tego eventu będziemy mieli 3999 grzybów. No spoko, nie? Wydaje mi się, że spoko, jak ktoś czeka na promocję, to akurat jest dobry moment, żeby w te grzybki się zaopatrzyć. No i tutaj ostatnia kropka, no to jest zwiększona szansa na grzybki w misjach, no to akurat taka można powiedzieć, że pierdółka. No i okej, okay, teraz tak będzie wyglądał ten event, tak będą ten weekend tak naprawdę, takie będzie miał eventy w sobie, tak będzie wyglądał event na Black Friday. No i teraz tak naprawdę najważniejsze, czyli jak się do tego eventu przygotować. No generalnie wiadomo, jeżeli planujemy tutaj kopać, no to dobrze mieć jak największą kopalnię klejnotów, jak najwięcej rycerzy, żeby te klejnociki leciały fajne. Dobrze jest sobie ogarnąć tak, żeby od razu po północy z czwartku na piątek nam się jakiś gemik skończył kopać, bo to już będzie czarny albo pomarańczowy, więc to akurat jak najbardziej git. No i tak naprawdę tutaj wszystko się kręci wokół tego, wokół tych gemów, no bo wszystkie inne eventy no to są takie same jak normalnie. Tutaj no będziemy mogli złapać sobie na przykład tego peta, czyli pirodliszkę, podczas właśnie, to są sterylne sedesy, to się nazywa to wydarzenie, więc no to akurat okej. No i generalnie, tak jak mówię, tutaj wszystko się rozchodzi o tą kopalnię klejnotów, którą wiadomo, najlepiej jak największą sobie machnąć, tak mi się przynajmniej wydaje. I tyle, nie? Jakiegoś większego przygotowania, troszeczkę może taki clickbait, jeżeli chodzi o tytuł, ale jakiegoś większego przygotowania do tego nie ma, no bo sami zwróćcie uwagę, jak można się do takiego eventu przygotować. No nie bardzo, tak jak mówię, najlepiej po prostu jak najczęściej kopać gemy, jeżeli nie skipujecie, to sobie to tak obliczyć, żeby no do maksa po prostu ten czas tych gemów wydobywania sobie zmaksymalizować przez te 3 dni od piątku do niedzieli, tak jak mówię, żeby już po północy wam dropnął gemik, bo to będzie od razu czarny albo pomarańczowy, no i później kopać to jak najczęściej, jak najbardziej regularnie. No ale mówię, jeżeli chodzi generalnie o event, no to na nowe serwery pokroju S40 będzie ok i da dużego boosta, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe serwery, o jakieś starsze serwery, to wydaje mi się, że no generalnie szału nie ma, no tylko tyle, że po prostu za taką samą cenę na promocji zamiast 3600 grzybów to dostaniemy 3999, czyli prawie 4000, to jedyny plus. No i okej, okay, to by było chyba na tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, taki krótszy odcinek, w którym przedstawiłem jak to dokładnie będzie działać, tylko ta jedna rzecz właśnie mi nie daje spokoju, czyli ta druga kropeczka, o co tutaj chodzi. Wydaje mi się, że no bo jeżeli to będzie tak, że po prostu te paczuszki, które macie ze specjalnymi surowcami, czyli to do kowala, dusze i tak dalej, klepsydry przede wszystkim, jeżeli to będzie
zwiększone o 20%, czyli będzie na przykład 3600 grzybów, no to trochę słabo, bo mogli już dać po prostu te 33% do wszystkiego i byłoby git. Natomiast jeżeli ta wartość bazowa, czyli te 250 grzybów, które dochodzi właśnie z tej specjalnej paczki, będzie zwiększone o te 20%, no to to jeszcze powiedzmy w miarę git, no bo zawsze to troszkę więcej grzybów dostaniecie niż dostalibyście normalnie, ale to już akurat zobaczymy po prostu w piątek. Dobra, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wbijajcie na Discorda, no w sumie to najpierw, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, po prostu subskrypcję z dzwoneczkiem, możecie wbijać na Discorda dla widzów na Twitcha, zapraszam serdecznie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!